Dobry wieczór, we wtorek 16 lipca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Od lipca musimy się liczyć z wyższymi stawkami za prąd i gaz. To, że zapłacimy więcej, jest nieuniknione. Pytanie tylko, o ile więcej? Odpowiedzią na rosnące koszty energii jest bon energetyczny, który ma ulżyć najbardziej potrzebującym. Zdobycie tego wsparcia nie będzie łatwe, gdyż kryteria kwalifikacyjne są surowe niczym zimowe mrozy. Paweł Jędrusik. Na pytanie, co sądzimy o podwyżkach cen prądu i gazu, odpowiedź chyba w całym kraju jest podobna. Nie mogę używać publicznie brzydkich słów. Co sądzę? No, tak jak wszyscy. Źle, że to poszło w górę. To jest podchody, żeby człowieka w ciu robić i tyle. Mocne słowa, bo rosnące koszty utrzymania coraz mocniej drenują nasze portfele. Odpowiedzią na podwyżki ma być bon energetyczny, ale dostaną go tylko ci, którzy zarabiają najmniej, bo wśród kryteriów jest m.in. dochód. Ten nie może przekroczyć 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2,5 tysiąca zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla każdej osoby, która musi naprawdę pozbierać nawet niewielki kawałek tego przysłowiowego wdowiego grosza, te 5 zł, to będzie robić różnicę. Ale dla osób, które zużywają dużo energii, dla osób, które często wiązały system energetyczny swojego mieszkania, swojego domu z źródłem, jakim jest elektryczność, to ta różnica w cenie wynikająca z bonu będzie praktycznie niewidoczna. Niewidoczna, bo dostać można w zależności od gospodarstwa domowego od 300 zł do 600 zł. Dla tych, którzy korzystają wyłącznie z energii elektrycznej, dopłata będzie o 100% wyższa. To jednak jednorazowe świadczenie. Wnioski o bon energetyczny będzie można składać od 1 sierpnia w urzędach miast i gmin. Wniosek oczywiście jest dostępny m.in. na stronach internetowych katowickiego MOPS-u. Wystarczy wydrukować, pobrać sobie taki wniosek, wypisać i następnie można go złożyć w jednym z punktów obsługi wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Mamy na terenie miasta 4 takie punkty. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 60 dni od ich złożenia. Wypłata pieniędzy ruszy jeszcze w tym roku. Co ważne, kolejny bon energetyczny dostać będziemy mogli na początku 2025 roku. Trzy osoby zatrzymane w związku z dwoma morderstwami na terenie Katowic i Bytomia. Te sprawy ze sobą się nie łączą. Do zabójstw miało dojść w ciągu ostatniego tygodnia. Szczegóły poznała Fatima Orlińska. W miniony weekend funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojego znajomego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, mężczyźni spotkali się przypadkowo, a że byli skonfliktowani już wcześniej, doszło między nimi do awantury. Cała sytuacja rozegrała się w miniony piątek przy ulicy Bednarskiej w katowickich Szepienicach. W pewnym momencie oboje wyjęli noże i zaczęła się regularna bójka. Niestety w wyniku tego zdarzenia jeden z 34-latków został ugodzony dwukrotnie nożem. Pomimo szybkiego przewiezienia mężczyzny rannego do szpitala zmarł. Jeszcze na miejscu zdarzenia drugi 34-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, za które grozi mu dożywotnia kara pozbawienia wolności. Po zdarzeniu 34-latek będący sprawcą wyrzucił narzędzie zbrodni do rzeki i próbował udzielić pomocy rannemu koledze. Teraz śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Katowice Wschód. Dziś jednak za wcześnie, by o sprawie mówić szczegółowo. Podobnie jak w przypadku zabójstwa w Bytomiu, do którego wyjaśnienia okoliczności chorzowska policja zatrzymała dwóch podejrzanych mieszkańców Bytomia. Z aktualnie przekazywanych informacji wynika, że ich 39-letnia ofiara była od kwietnia zaginiona. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, prowadząc czynności w sprawie zaginięcia 39-letniej mieszkanki Chorzowa, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 35 lat, którzy w kwietniu bieżącego roku w Bytomiu dokonali zabójstwa zaginionej, a następnie jej ciało ukryli w rejonie u nieużytków na terenie Piekar Śląskich. Mężczyźni na chwilę obecną nie przyznają się do winy. Na wniosek prokuratora rejonowego w Chorzowie sąd zastosował tymczasowy areszt. Jak udało nam się dowiedzieć, choć kobieta zaginęła w kwietniu, bliscy poinformowali o tym służby dopiero początkiem lipca. W zeszłym tygodniu znaleziono jej ciało na dzikim terenie nieopodal Piekarskich Brzozowic. Podejrzani o zabójstwo mężczyźni znali swoją ofiarę, jednak na razie policja nie informuje, jakie były okoliczności i przyczyny tragedii, do której doszło. Śledztwo ma trafić do prokuratury rejonowej w Bytomiu.
Będzie miał ponad 2 km długości i ma umożliwić mieszkańcom Rudy Śląskiej lepszy dojazd do Bytomia. Trwa przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy NS. Choć cała trasa jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych dla całej metropolii, to ma także usprawnić przejazd pomiędzy dzielnicami Rudy Śląskiej. Karolina Komada. W ostatnich tygodniach to codzienny widok przy ulicy Słowiańskiej i Wawelskiej w Rudzie Śląskiej. Nie dziwią więc emocjonalne reakcje mieszkańców. No hałas, głównie hałas, brud, trudności z dojeżdżaniem do garaży, wieczne problemy z nimi. Trwa budowa kolejnego odcinka trasy NS. Odcinek między drogową trasą średnicową a ulicą magazynową nabiera kształtów. Choć mieszkańcy nie są zadowoleni z trwających prac, to optymistycznie patrzą w przyszłość. Co prawda się kurzy, nie bardzo. No tam nie wiem, na trzecim, czwartym piętrze to tak tego brudu na oknach nie widać, ale parter to trzeba co chwilę przetegować. Ale niech coś robią, tam podobno ma jeszcze ta średnicówka dalej na Bytom, nie? Tak. Na lata to będzie zrobione. Myślę, że na pewno jest to dużym udogodnieniem, jeżeli chodzi o komunikację między tutaj miastami ościennymi. Będzie to na pewno skutkować mniejszą ilością korków, bo jednak przejechać przez Rudę Śląską w jedną i w drugą stronę, no jest to czasochłonne. Budowany odcinek trasy NS pomiędzy drogową trasą średnicową a ulicą magazynową ma zostać oddany do użytku pod koniec tego roku. Następnie rozpocznie się budowa odcinka od ulicy Magazynowej do ulicy Piastowskiej. 5 lipca został ogłoszony przetarg na realizację tego 2-kilometrowego odcinka. Trasa NS tak naprawdę dla nas jest o tyle kluczowa, że powinna w istotny sposób odbarczyć trasę 925, czyli tą, która w tej chwili stanowi dla nas kręgosłup komunikacyjny. Nazywając po imieniu, to jest ulica 1 Maja aż do ulicy Wolności, dalej w kierunku Bytomia. Liczymy na to, że ona troszeczkę straci na charakterze tranzytowym, a zyska charakter lokalny. Dzięki temu uspokoi się ruch w samym mieście. Trasa NS ma również przełożyć się na przyspieszenie wzrostu ekonomiczno-społecznego regionu. Na pewno dla nas to jest taka dźwignia rozwoju. No i korzystamy z tego, że ta NS-ka już powstała praktycznie od autostrady do drogowej trasy średnicowej. Tam się lokują przedsiębiorcy, nowe miejsca pracy, budynki i podatek od nieruchomości, więc to jest jakby nasza odpowiedź na tą transformację. Wiemy, że likwidowane są kopalnie, więc musimy w jakiś inny sposób zapewnić pracę mieszkańcom, ale też wpływy do budżetu z tytułu podatków. Budowa trasy NS na północ ma potrwać około 30 miesięcy od momentu rozpoczęcia robót. Koszt tej inwestycji to 200 milionów złotych. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę ostatniego odcinka trasy NS na południe, czyli od ulicy Bielszowickiej do węzła autostradowego. Jest szansa na to, by poczuć się jak Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator. Brzmi intrygująco? Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi kontakt z Urzędem Skarbowym. Ten zazwyczaj nie kojarzy się z hollywoodzkimi produkcjami. Co innego, jeżeli w tej historii pojawi się jeszcze jeden element. Ale o tym opowie już Paweł Jędrusik. Ta scena stała się ikoną popkultury i jest często wspominana jako jedna z lepszych scen pościgów w historii kina. W roli głównej słynny Terminator, czyli Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong i bardzo charakterystyczny motocykl. Teraz dokładnie taki sam, choć nie ten sam co w filmie. Harley Davidson można kupić na licytacji Urzędu Skarbowego z Kłobucka. Tym razem sprzedajemy Harley'a Davidsona z 2002 roku, to model Fatboy. To model, który był bohaterem czy wielu seriali, filmów, teledysków. Produkowany od 1990 roku, jeden z najpopularniejszych modeli marki. Wpisał się bardzo mocno do popkultury. Motocykl nie ma dużego przebiegu, bo około 35 tysięcy kilometrów. Ma dwucylindrowy silnik i moc 67 koni mechanicznych. Waży ponad 300 kg. Wartość motocykla oszacowano na 35 tysięcy złotych, jednakże to drugie podejście do sprzedaży. Wyceniono motocykl na 17 500 zł. Aby przystąpić do licytacji, należy wpłacić 3,5 tysiąca złotych wadium na konto Urzędu Skarbowego. Zainteresowanie tym razem będzie z pewnością znacznie większe, ponieważ wieść o nietypowym przedmiocie licytacji rozeszła się szerokim echem. Licytacja odbędzie się 18 lipca. Nowy właściciel tej wyjątkowej maszyny z pewnością wyróżni się w każdej trasie.
Być może stoją za tym fenomenalne sukcesy Igi Świątek, bo popularność tenisa ziemnego gwałtownie rośnie, co widać po przepełnionych szkółkach i klubach tenisowych. Marzenia o grze na światowych kortach są jednak weryfikowane już na etapie juniorskim, często podczas turniejów młodzieżowych. Jednym z takich wydarzeń jest memoriał Jacka Widawskiego, który odbywa się w Bytomiu i daje młodym zawodnikom szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Karolina Komada. Wiele godzin spędzonych na kortach tenisowych i wiele marzeń o karierze zawodowej. Na pewno presja jest o wiele większa tutaj i to są to turnieje, które zmieniają, można powiedzieć, lekko karierę zawodniczą, juniorską, więc tutaj ta presja będzie wiele większa, więc trenerzy, rodzina powinni to tonować. Sam zawodnik już ma w sobie wewnętrznie bardzo dużo presji, wymaga od siebie bardzo dużo i wiadomo, że z pewnej rywalizacji i tak dalej chce być najlepszy i tutaj to jest szkoła dla każdego. W programie nauczania tej szkoły znajduje się memoriał Jacka Widawskiego w ramach Juniors Open Poland. To podczas tego memoriału pojawiają się pierwsi kibice, a zawodnicy zdobywają doświadczenie turniejowe. To także najwyżej punktowana impreza tego typu w Polsce. Popularność tenisa na pewno wzrasta. Takim papierkiem lakmusowym są oczywiście wyniki osiągane przez zawodników polskich na arenach międzynarodowych. Na pewno sukcesy Igi Świątek spowodowały, że mnóstwo rodziców przychodzi do klubu z dziewczynkami, z chłopcami, prawda, z dziećmi, no, które chcą rozpocząć tą spektakularną, może w sensie takim, prawda, wizerunkowym karierę, ale bardzo ciężką, patrząc na tą drogę, którą trzeba przejść, żeby być tenisistą, który osiąga jakieś duże sukcesy na arenie międzynarodowej. 12. Memoriał Jacka Widawskiego odbędzie się na kortach tenisowych klubu Górnika Bytom. W poprzednich latach w turnieju wzięli udział światowej rangi tenisiści tacy jak Lorenzo Musetti i Matteo Berrettini. O dobre warunki młodych sportowców dba województwo śląskie. Od 2021 roku na sam tenis ziemny województwo przeznaczyło ponad 600 tysięcy złotych. Cały czas z tenisem też utrzymujemy te pozytywne relacje, bo Górnik Bytom to jest sprawdzony partner, który właśnie od lat, tak jak było wspomniane na konferencji, organizuje mnóstwo bardzo fajnych wydarzeń sportowych. Widzieliśmy na krótkiej prezentacji, że to tutaj rodziły się te juniorskie wielkie talenty, więc tym bardziej fajnie wspierać i dobrze wspierać takie wydarzenia, gdzie młodzież może się rozwijać, bo od tego się zaczyna później profesjonalny sport. A po memoriale dokładnie 4 sierpnia na kortach Górnika Bytom odbędzie się turniej kobiet Śląskie Open. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Na kolejne zapraszam już jutro w imieniu Anny Tabaki. Spokojnej nocy, dobranoc.